Ponieważ potraficie już narysować sylwetkę człowieka, ponieważ udało Wam się stworzyć przynajmniej dwie, trzy, cztery postacie w życiu, pierwszy raz poprawnie, w taki sposób, jak robią to zawodowi rysownicy, chciałbym, żebyście tym razem przyjrzeli się czemuś bardzo ważnemu, co jest elementem tych postaci. W dzisiejszym spotkaniu spróbujemy narysować bowiem głowę. Przyjrzymy się dokładnie głowie człowieka. Od przodu, od boku, a także na koniec od tyłu. Jak to jest, żeby ta głowa wyglądała prawdziwie, żeby sprawiała wrażenie rzeczywistej, a nie przypominała dynie, w której ktoś nagle wykroił oczy na Halloween albo jakiegoś pomidora, któremu ktoś markerem dorysował dziwną minę. Zapraszam więc Was do wysłuchania kolejnego spotkania, do wykonania po spotkaniu ćwiczeń. Rysowanie człowieka to nie tylko rysowanie całej sylwetki. Bardzo ważna jest umiejętność narysowania bodajże najważniejszej części ciała, którą jest głowa. Od czego jednak zacząć rysowanie tej głowy? Czy najlepiej by było, jakbyśmy na początek zrobili prostokąt, dodali do niego kółko. Albo kwadrat, dodali kolejne kółko i kolejny kwadrat. Nie do końca będzie nam się to udawało. No może jeszcze inaczej. Zróbmy jedno wielkie koło. Do tego koła dodajmy dwie kreski, dodajmy kwadrat, dodajmy połówkę koła. Tak też można narysować człowieka w bardzo uproszczony sposób. Nie ma nic w tym złego. Ale jeżeli będziecie chcieli narysować człowieka tak, jak on rzeczywiście wygląda, wtedy będzie to nieco większe wyzwanie. Najczęściej będziemy musieli znaleźć na początek taki kształt, który będzie tą głowę rzeczywiście przypominał. Moi drodzy, głowy są bardzo różne, ale większość głów jest to taka. Elipsa. Nie koło, nie kwadrat, a właśnie elipsa. Jeżeli chcecie narysować głowę od przodu, ten kształt najbardziej nam się sprawdzi. Po narysowaniu tej elipsy podzielę ją w połowie. To są bardzo ważne linie, które sprawią, że równo będę mógł wymierzyć różne części tej głowy. I teraz podzielę tą głowę na trzy części. Część czołową, nosową i u dołu będzie buzia. W tym miejscu przychodzi coś, co nazywamy uszami. Tutaj wyłania nam się szyja, a tutaj kształt włosów. No, powiedzmy, mam już pomysł na te włosy. Będzie to osoba o takiej nie za dużej czuprynie. Fryzura będzie miała taki kształt, a tutaj dostanie... Przedziałek w tym miejscu. Zaczynam rysować poszczególne części głowy, coraz wyraźniej się nim przyglądając. Tutaj nad tą kreską umieszczam brwi, bo na samej kresce będą oczy. Zaczynam od takich dwóch punkcików. Teraz wrysowuję tutaj kształt. Pamiętajcie o tym, że te kształty mogą być bardzo, bardzo różne. W środku w tym kształcie rysuję takie okrągłe coś, co się nazywa tęczówka, a w środku jest otwór czarny jak diabli, który nazywamy źrenicą. Wystarczy teraz do naszych oczu dodać tutaj zarys powieki, bo zawsze przyjrzyjcie się sobie, przyjrzyjcie się osobom, z którymi jesteście w pobliżu, jak to właściwie wygląda. Brwi oczywiście pogrubiam, żeby nie były to tylko niteczki. No, i przychodzę do nosa. Nos zaczynam od narysowania skrzydełek. Tutaj u dołu pojawią się dziurki, nie za duże, żeby nam się świnka nie zrobiła ani kontakt. No i delikatne, nie mogę tutaj jeszcze zaznaczyć, że nos jest spiczasty, zadarty. Czasem może być bardzo duża kość nosowa, wtedy tą część rysuję taką mocniejszą. A u dołu pojawia się kreska, która najczęściej będzie tak szeroko rozstawiona jak oczy. I tutaj będą moi drodzy usta kończące się u dołu jedną, u góry drugą wargą. I to jest taki najprostszy sposób, żeby tą głowę narysować od przodu. Przechodzimy teraz do ważniejszych jeszcze tutaj elementów. Tylko poprawię trochę ten kształt twarzy. Jak widzicie, teraz już mogę nieco tą elipsę zmienić. Tak samo u dołu szyja może dostać troszeczkę ciekawszy kształt. Uszy. Górny, płatek, dolny płatek. Górny, płatek i dolny płatek. Teraz wystarczy, że rysuję w środku taki zawias. Nie będę już bardzo szczegółowo tych uszu rysował. I powiedzmy, jest ta osoba już gotowa. Kiedy zacznę rysować włosy, najważniejsze będzie kilka kresek. Które pokażą, w jakim kierunku się one układają. Jeżeli chcecie zrobić ciemne włosy po takim mocnym, dość intensywnym zarysowaniu, wystarczy, że zakreskujecie to i od razu czupryna zrobi się dużo, dużo ciemniejsza. Nieco inaczej jest, jeżeli chcecie narysować głowę od boku. Od boku. Będzie też się zaczynało to od elipsy, ale do tego przyjdzie nam druga elipsa, która będzie ułożona w ten sposób. Pewnie część z was od razu tutaj już się chwyci za głowę, co to za będzie, tak dziwnie wyglądał, ale tak rzeczywiście jest z głową najprościej. Tu w tym miejscu, kawałek za tą pierwszą elipsą, zaczyna się szyja. Kontynuujemy ją tutaj, w tym miejscu są ramiona. No, i teraz możemy przystąpić już do właściwego rysowania tej głowy. Podzielę ją na trzy części. W miarę równe, ale też mogą u różnych ludzi się troszeczkę różnić. I w tej środkowej części pojawi się nos. Jak go zrobić? Zaczynamy go trochę w środku. Nie na zewnątrz, tylko trochę w środku. I wyciągamy tutaj. I wracamy. Także bardzo ważne jest to, żeby nie rysować go na zewnątrz, nie przykleić do tej elipsy, ale trochę go schować, jakby do środka. Tak, żeby nie był na zewnątrz, a bardziej w środku. Tutaj wychodzimy z tego miejsca i w tym rejonie jest czoło. U dołu, tam gdzie zaczyna się buzia, możecie zacząć od delikatnego zaznaczenia linii ust. I pojawiają się jedna warga i druga warga. Tu jest bardzo duże najczęściej wgłębienie, chociaż niektórzy w ogóle go też nie mają, a niżej jest już broda. W tą stronę zmierza szczęka, która kończy się niedaleko ucha. Wystarczy teraz w tym miejscu dodać ucho, też za bardzo z nim nie kombinujcie. No i możemy przystąpić do większej ilości szczegółów. Zróbmy tutaj spokojniejszą troszeczkę twarz. Delikatniejszą, brwi nie mogą być za długie. Pamiętajcie, że nie patrzymy na tą osobę od przodu, tylko od boku, więc nie róbcie ich za daleko, bo będzie wyglądał jak na portrecie egipskim, gdzie wszystko jest narysowane albo z boku, albo z przodu, na jednej sylwetce. Nos jest od boku, ale oko już od przodu. Tułów jest od przodu, ale nogi są już od boku, także starajcie się nie robić tej wyprawy do starożytnego Egiptu. W tym miejscu jest oko. Możemy narysować przyknięte, ale jakbyście chcieli narysować je nieco wyraźniej, to możecie zacząć sobie od takiej kulki, z której wytniecie nieduży fragment. Tu pojawi się zarys źrenicy z tęczówką. Możemy przystąpić już do rysowania nosa. Delikatną kreskę, która pokaże nam dziurkę. Tutaj nos może być. Oj, kształty są przeróżne, także już możecie jakiś sobie fantazyjny wymyśleć. I zaczynamy. Pracować nad włosami. Zaczniemy od kształtu tych włosów, tak jak wcześniej. Rysuję kształt. Niech ta pani ma takie włosy dość długie. Także uszy to one będą w niektórych miejscach w ogóle zasłaniały. I w tym miejscu te włosy będą związane. Tu się pojawi jakaś gumka do włosów. Dalej możemy rozpuścić ten kucyk. Tak, żeby on się układał jak tylko chcecie. Kiedy narysujecie już te najważniejsze elementy, można jeszcze oczywiście nad szczegółami trochę popracować, jeżeli wpadniecie na jakiś pomysł, jak wyszczuplić tą osobę, pogrubić, to będzie ona nabierała ona coraz więcej cech charakterystycznych. Na przykład możemy dodać taki lekki rumieniec za pomocą kresek. Możemy sprawić, że włosy będą, tak w tym przypadku, ciemniejsze. Wtedy po narysowaniu najważniejszych kresek po prostu zakreskowujecie to wszystko i od razu będziemy mieć do czynienia z zupełnie inną osobą. Tak więc głowę od przodu i głowę z profilu rysujemy w ten sposób. Jest to najprostszy sposób na narysowanie głowy, i zawsze, jak będziecie planować jej rysowanie, starajcie się zrobić to albo w ten, albo w ten sposób. Można oczywiście wykorzystać jeszcze inne sposoby. Rysując od tyłu, zaczynamy od elipsy. Dodajemy tutaj koło, bo ta druga elipsa pozioma wygląda mniej więcej w ten sposób i tutaj zaczyna nam się szyja. Tutaj będą wtedy plecy. Tylko tamtej części już nie widzimy. I teraz, jak zacznę tutaj wrysowywać włosy w tym miejscu, a to wszystko powinno stać się jasne. Dodam jeszcze uszy, nieco inaczej widoczne od tyłu. Tak więc spróbujcie porysować głowę od przodu, od tyłu. Oczywiście możecie w każdej chwili coś zmieniać w tym rysunku. Mogą się pojawić na przykład o, brwi, które wyglądają zupełnie inaczej niż ja tutaj przedstawiłem, oczy, które są. Zupełnie innej budowy, na przykład mają wielkie białka w środku, a małe źrenice. Tak więc to już wy decydujecie o tym, kim tutaj stanie się osoba, którą chcecie narysować. To znaczy, utrzymajcie się tylko tych kilku prostych zasad, a wszystko powinno się bezbłędnie udawać. Moi drodzy, mieliście okazję. Przekonać się, że nie taka ta głowa straszna, jak ją malują. No, czasem rysują. Mieliście okazję zobaczyć, jak bardzo prosto jest ją narysować. Nie bójcie się nigdy żadnego wyzwania, jeżeli chodzi o rysunek. Nawet jeżeli coś wyda wam się trudne, niemożliwe, po prostu spróbujcie to zrobić. Jest zupełnie normalne, jeżeli coś nie będzie wam wychodzić. Nigdy się tym nie przejmujcie. Mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu wasze głowy, no czy nie wasze, te, które rysujecie, będą wyglądały naprawdę ciekawie. Będą przekonujące, dostaną jakąś ciekawą minę, cechy charakterystyczne. No i zapraszam na kolejne spotkanie. Tym razem już nie będziemy rysować człowieka. Zajmiemy się czymś zupełnie innym. Ja się nazywam Szymon Teluk. Dziękuję Wam za obejrzenie kolejnych porcji warsztatów w Bibliotece Publicznej w Lipowej.